dobra, dobra, uszkodzony. Jest uszkodzenie. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Hogaty, a dzisiaj w BeamNG Drive zagramy sobie taki scenariusz, że przyjechał sobie gość najmniejszym samochodem na świecie do polskiej wioski na święta. Specjalnie wziął kolory biały i czerwony, aby pokazać, że jest po prostu z Polakami w tym święcie. Jednak wtedy przyjechał zły i niedobry milicjant w polskim klasyku, którego oczywiście możecie znać i możecie napisać w komentarzu, co to jest za samochód. Zresztą nazwę tego samochodu też możecie tam podać. No i wkurzył się on na tego pseudo-Polaka z włoskim samochodem, chyba w sumie, chociaż nie wiem, czy on jest włoski. Dobra, nie wiem, skąd jest ten ktoś, ale przyjechał tutaj i chciał pogadać, pomóc, polansować się, a tak będzie musiał uciekać przed policją. Także jeżeli odcinek wam się spodoba, zostawcie łapę, suba, komentarz, wpadnijcie na G2 Instagram, Discord. Wszystkie linki macie jak zwykle w opisie pod filmem. A ja dzisiaj robię wyzwanie i będę uciekał najmniejszym samochodem dostępnym w grze przeciwko polskiej milicji w polskim miasteczku. I zastanawia mnie, czy to, jak wygląda w tym momencie moje otoczenie i to, że ja mam wrażenie, że jest jakiś taki blur, to jest jakaś nowa opcja po aktualizacji BeamNG Drive, bo czy to jest jakby feature tej mapy polskiej. Ktoś, kto gra czy oglądał wcześniej odcinki, nawet na drugim kanale z BeamNG Drive, mógłby dać znać. W sumie, dobra, 1-0 dla mnie. Maluch chyba się wykrzaczył właśnie. Tak mi się wydaje. Ja zostałem trochę zniszczony, ale maluch się utopił. Także 1-0 dla mnie. Mimo że mam najgorszy pojazd na świecie, tak i tak udało mi się jakoś przetrwać starcie z maluchem. Proszę bardzo. Ej, powiem wam, że na prostej to wcale nie jest tak źle. I to nie tak, że maluch nie jest w stanie mnie nadgonić. Dobra, jest w stanie. Okej. Jest w stanie mnie nawet walnąć, ale ja się nie poddaję. Kurczę, powiem wam, że w takim pojeździe, czy w ogóle, bo jak rozumiem, ten samochód bazuje na prawdziwym samochodzie. Mi się wydaje, że taki samochód nawet w Forzie był dostępny. Ale dobra, jaki sens ma ten samochód? W sensie, do czorta jasnego, co to jest za pojazd? W sensie, po co to tak, no nie wiem, że jeszcze trzy kółka. To nawet pan to nie jest z GTA 5 przecież. To tam przynajmniej jakiś bagażnik czy coś. Tu strefa zgniotu kończy się na waszych zębach w kierownicy przecież. O kurczę, goni mnie Mighty Maluch. Dobra, robię akcję, pyk. Jezu, prawie w drzewo wjechałem tym czymś. Od przodu strefa zgniotu w sumie na człowieku. Akuratnie. Przecież to gorsze pewnie niż Seicento, nie? W sensie tak dla beki teraz, żeby pojeździć, to można byłoby się tym pobawić nawet. Chociaż też to jedno koło z tyłu to takie nieciekawe. Bardziej, to już mnie te takie riksze bardziej chyba trzykołowe przekonują niż takie coś. Niż taki samochód, chyba że to jedno na drugim bazuje. No nie wiem, ciężko stwierdzić, ale riksze w sumie też takie trochę zabudowane, ale w środku jak na motocyklu, nie? Taka kierownica. Dobra, palnięty zostałem przez pana milicjanta z Polski. Ale czy uda mi się uciekać? No powiem wam, dzisiaj to ja mam wrażenie, że mam słabsze auto. I faktycznie gość mnie nadgania. Ale no, nie udaje chyba zagiąć się mojego hartu ducha. No po prostu mam wrażenie, że nie jest w stanie mnie skasować. Dobra, widać, że jesteśmy w Polsce, bo jest rondo. Czy to rondo gdzieś prowadzi faktycznie? Zaraz zobaczymy, o Jezu, rondo prowadzi chyba do sklepu jakiegoś, jak zakładam. Ha, typowy polski parking. Nie da się wjechać tym samochodzikiem. Dobra, i zaraz jakaś szrutówka w okolicy. Okej, okej, kolego, gdzie jesteś tym maluszkiem? Bo nie wiem, czy mam już sobie punkt dopisywać za pokonanie cię. Dobra, on za mną jedzie. A nie, on nie jedzie, patrzcie, on jest bokiem. No proszę państwa, no to dla kogo punkt w takim momencie, jak chłopie z bokiem tutaj przewrócony na krzaczkach? No proste, że dla mnie. Niby jadę tym gorszym samochodem. Ale z drugiej strony wiecie, to czy to jest gorszy samochód, jeżeli w ogóle mogę to samochodem nazwać, ja się dowiem tak naprawdę dopiero w momencie, w którym ja się przesiądę do
malucha i zobaczymy, czy uda mi się go tak złapać łatwo. Nie, no dobra, on mnie... Ja jadę na pełnej tylko i wyłącznie do przodu. No dobra, ja jestem wytrzymałym samochodem, okej? Okay? Może tego nie widać, dobra, nie jestem jednak... Maluch dostaje punkcik za mnie w takim razie, dobra. Tu jest rura wydechowa tylko, tak? A tutaj to koło jest w ogóle tak śmiesznie w ogóle wrzucone. Chciałbym konstrukcję zobaczyć pełną tego samochodu. No dobra, to ja skręcam od razu. Tym razem punkt dla maluszka został oddany. I to trzeba mu przyznać. Ej, tu są ludzie! W ogóle, można z nimi pójść i pogadać? Jest kościółek też. Widać, że Polska. Kościółek, o kurcze. Ludzie nie mili na... To znaczy mili przy drodze. Ej, tu wsteczny działa w ogóle? Powiem wam, że mam wrażenie, iż niekoniecznie wsteczny istnieje w tym samochodzie. Ja pierdziele, ja się sam pokonałem w tym momencie chyba, nie? O, czekajcie, czekajcie. Bo maluch się rozwalił. A czy można uznać, że ja się też rozwaliłem już? Ja czuję, że jeszcze dam radę jakoś się stąd zawinąć. Że to jeszcze nie jest koniec. No maluch też się rozwalił, ale to chyba nic nie zmienia, bo ja się chyba stąd nie ruszę po prostu. Więc punkt dla maluszka niech będzie punkt w tym momencie. Dobra, to jadę w lewo, za 200 metrów parking. Zobaczymy. No jutro, w sensie dzisiaj dla was to tak samo będę parkingu szukał. Bo planujemy sobie dzisiaj pojechać w sumie do Ustrzyk Dolnych i mam nadzieję, że będzie tam jakieś fajne miejsce do parkowania. Dajcie w ogóle znać, czy ktoś z was w ogóle kojarzy takie miejsce, czy był gdzieś w okolicy, czy może gdzieś na Solinę jechał, albo na tego typu rzeczy. O, i w sumie w ogóle możecie dać znać też, jaki dzisiaj jest wasz status, w sensie, nie wiem, dzień pracy, wolny, urlop, ewentualnie wolny od szkoły, w szkole, na studiach. Dajcie znać, bo w sumie nie wiem, do kiedy wolne jest teraz, w tym tygodniu jeszcze. Dobra, odklejony youtuber, nie wiem kiedy jest wolny w szkole i w pracy. No to tak się ostatnio zaskoczyliśmy, powiem wam, że byliśmy sobie pojeździć, pogarniać jakieś rolki, tego typu rzeczy. No i stwierdziliśmy, to w sobotę było i tak stwierdziliśmy, dobra, trzeba podjechać jeszcze do sklepu, nie? Tam to, tak naprawdę chcieliśmy sobie do galerii na lody podjechać nawet. 13.01, wjeżdżamy na parking podziemny w galerii w Przemyślu. Okazuje się, tak nagle dużo samochodów wyjeżdża. A my sobie tak myślimy, no nie wiem dlaczego, ty, nie wiemy, nie mamy kompletnie pojęcia. Idziemy już do tych schodów ruchomych na górę, z parkingu podziemnego prowadzących. A nagle nas zawraca tam pani i pan ochroniarz i mówi, a państwo gdzie idą? I się okazało, że kurczę, sklep do 13 i nara, nie? I że pozamykane. Bo jutro święta i okazało się zamknięte, no to jest właśnie to. Człowiek nie ma pojęcia, kurczę, że jest zamknięte, jedzie, ale powiem wam, na usprawiedliwienie nasze mogę powiedzieć, że dużo osób też było takich, nie? Że myślę, że część tych, która wyjeżdża, a kurczę, to wstecznego nie ma, ja do tyłu nie mogę pojechać. Że część ludzi, która po prostu też tam jechała obok nas, no to tak samo. Ta część osób, która wyjeżdżała, to tak naprawdę osoby, które po prostu wjechały i się okazało, że muszą zaraz wyjechać. I dosłownie my tak samo to musieliśmy zrobić. Ale wiecie, to tak właśnie na szczęście tak, zakupy to wiadomo, że zrobiliśmy sobie wcześniej. No ale tam chcieliśmy sobie na lody pójść. I to wiecie, to jest jeszcze też śmieszniejsze, że poszliśmy do miasta na rynek. Tam myślimy, że sobie właśnie ogarniemy coś. 14.04, my podchodzimy pod fajną cukiernię, lodziarnię. Okazuje się, że ona do 14 otwarta i sobie myślimy, what the shit, co się tu wydarzyło? W taki dzień mnóstwo ludzi po prostu, wiecie, na mieście. I to zamknięte, to są najlepsze dni chyba do zarobienia tak naprawdę dla takich miejsc. Ale to pewnie jest, że tam do 14 mogli pracować pracownicy, a później co najwyżej, nie wiem, właściciele i rodzina, nie? Bo były chyba tylko jedna lodziarnia później po 14 jeszcze otwarta i była gigantyczna kolejka do nich. To oni sobie zrobili pewnie utarg tygodniowy w ten jeden dzień praktycznie. I jeszcze była nasza też taka
miejscówka fajna, ogarnięta z Italian Sodą, otwarta, także na szczęście udało się coś napić się Italian Sody, zjeść sobie jakieś ciasteczko z lodami i było w porządku, także o tyle dobrze, ale no, powiem wam, że aż się zdziwiłem. Dzisiaj zresztą też nie lepiej, w sensie w poniedziałek było, że też pozamykane dużo rzeczy, a w całej reszcie gigantyczne kolejki, powiem wam. Dobra, czy ja jestem w stanie przepchać tego malucha? No niekoniecznie, powiem wam. To raczej on przepycha mnie w tym momencie, ale jako że nie mam wstecznego, muszę próbować wywrzeć na nim presję i żeby w końcu mój samochodzik po prostu, nie wiem, o. Kurde, no nie. Dobra, jest, git. Jadę, jadę, uciekam od ciebie, gościu, w maluszku. Ciężko jest pokonać tego typa w maluchu, powiem wam, naprawdę, no mam gigantycznie słaby, naprawdę słaby pojazd. To jest najmniejszy pojazd, jaki widziałem jeżdżący, najmniejszy samochód raczej. No i nie dziwię się, że ma problemy pewne natury technicznej, po prostu mikrosamochód po prostu, no. Dobra, gościu w tym maluchu, pal lotę tam. Jazda, jedziemy. Jedziemy, panie mikro. Jedziemy. Jak najszybciej, jak najdalej stąd. Żeby ten zafajdany Fiat 126P nas nie dogonił. Let's go. Dobra, 90 na godzinę w tej okolicy i... Kurczę, ja się muszę wywracać, żeby on mnie w ogóle nie dopadł jakby, nie? Aczkolwiek minusem jest to, że jak się wywrócę, to już nie wrócę, nie? I to jest ten mega minus. No dobra, następuje zmiana, roszada, zmiana zawodników. I teraz ja będę policjantem, milicjantem. A on będzie uciekał, także zobaczymy. Oby to AI było całkiem niezłe. W ogóle muszę chyba wyłączyć ten, nie wiem, no, nawet nie wiem, co to może być teraz, że jest taki blur i strasznie świeci się samochód, nie? Tutaj, patrzcie, tu jest zblurowany samochód, który ja będę gonił. A właśnie jest straszne odbicie tego koloru. Od czego to zależy, ty? Może to jest jakiś ray tracing, o. Ray tracing może jakiś, ty. W Bimenji Drive. Nie no, patrzcie na to, ten samochód jest gigantycznie mały, to jest świetne określenie. Jest bardzo mały. Jest strasznie mały ten samochód przecież. To jest mikrosamochód, naprawdę, dla mikroludzi. Dobra, ale maluszek, nie wiem czemu, ma jakiś problem z podjechaniem teraz tutaj. Ej, co jest z tym maluchem nie tak? Halo? Panie w maluszku, proszę się ruszyć. Dobra, coś jest... Ty, on mi ucieka cały czas. Ja myślałem, że ja już go rozwaliłem tak naprawdę. No dobra. Jazda. Reset turbin pitch. No to jest coś, czego nie będę raczej naciskał w tym momencie. Dobra, jedziemy, jedziemy. Jazda za leszczem. Dobra, już go widzę, to znaczy niewyraźnie dosyć. Ale to przez ten blur. Ej, ale naprawdę, ostatnio przecież jak tu nagrywałem z Bimenji Drive, zresztą nagrywałem odcinki z Flotarem, z Łobuzem, nic takiego nie było. Przynajmniej nie wydaje mi się, że było. A teraz właśnie jakby się ustawienia zresetowały całkowicie. Jakieś. Może tak naprawdę ta gra tak wygląda teraz, tylko ja grałem na jakichś dupnych ustawieniach, ty. Aczkolwiek to odbicie to faktycznie, to jest trochę denerwujące, że mi się tak świeci samochód jak psu zęby, nie? Po umyciu ich. Masakra. Ej, powiem wam, nie jest takie łatwe wcale. W sensie, łatwo jest w miarę nadgonić ten samochodzik, łatwo jest go palnąć, ale ciężko jest go sprowadzić tak do parteru, żeby on faktycznie już nie jeździł, nie? Bo widzicie, ja go tak stuknąłem dwukrotnie, ale to nic nie dało. Kompletnie. To by nic nie dało, jakby to mówił Mariusz Pudzian-Nosnik. Dobra. Dobra, na bok. No i znowu, znowu. Dobra, mam plan. Bardzo dobry plan. Zajechać mu przód i on wtedy już nie pojedzie. Bo on może jeździć tylko i wyłącznie do przodu, nie?
Więc jak mu go zajadę, no to, to już nic nie powinien być w stanie zrobić. No tylko wcale ten, zajechanie tego przodu nie jest wcale takie proste. Ale ma trąbki ten maluch milicyjny. Ty, faktycznie te kiedyś maluchy milicyjne, policyjne miały takie trąbki? To był jako klakson faktyczny taki? Ewentualnie jako syrena? Ty, w sumie ciekawy detal. Dobra, i cyk. Nie, no... Kompletnie jakbym mu nic nie robił, nie? Ja się tak czuję. Jakby to była taka mucha, którą próbuję po prostu ręką, nawet nie tyle co rozgnieść, co po prostu w powietrzu ją uderzyć, nie? Nic jej nie robię po prostu. Dobra, teraz, teraz. No teraz już nie da rady. Chyba. Jezus Maria, ja nie daję rady tu podjechać. Ale on jeździ. Dobra, teraz, patrzcie, zablokowałem go już. No już nie ma szans. Już jest punkt dla mnie w takim razie. Dobra, przywracamy. Udało się, przynajmniej raz. Miałeś wypadek. Apac może ci pomóc za to zapłacić. Co to jest Apac? Pomoc autocentrum, pomoc autoholownicza. Jakaś, a coś tam, pomoc autoholownicza. Nie wiem, awaryjna pomoc autoholownicza. Nie może być przecież autoholownicza. Tam jest C. Auto naprawy też nie. Ja pierdzielę. On jak się przewraca, to za moment wstaje dosłownie. Widzicie to, co się tu dzieje? On wstaje, dosłownie wstaje. Przewrócił się i wstaje. To jest nieśmieszny dowcip jakiś. Dobra. Prosiłbym cię, żebyś się zatrzymał mi. Ok. No, no spróbujemy. Spróbujemy coś z nim zrobić. O, 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 dobra, dobra, uszkodzony. Jest uszkodzenie. No i, no i super. No i w końcu się udało, ty. W końcu nam się udało. Nie jest w stanie jeździć. Nie, dobra, to jest gigantyczna, uważam, przewaga. Więc to, że mi się udawało przez pierwsze minuty praktycznie nie nabijać punktów przeciwnikowi, powiem więcej. Ja nawet nabiłem sobie punkty jako uciekinier na początku. No później już było gorzej, to prawda. Bo mi nie dawał spokoju, prześladował mnie tym maluchem. No to ja to uznaję i tak jako sukces pewien, nie? No dobra, jeszcze raz. Bang. I teraz gdzie on wyleci? Dobra, tutaj wyleciał, to mu się nic nie stało na pewno. Ja go pokieruję, niech jedzie w tym kierunku teraz. Niech jedzie w tę stronę. Proszę cię bardzo, nie ma, to nie jest dla mnie problem, żaden, żaden. Ale jadę za nim. Zobaczymy, co się wydarzy. Oby nic złego. To jest złota zasada. Oby nic złego się nie wydarzyło. Ale spróbować mogę go jeszcze zahaczyć. Dobra, kolego. Bang. O, nie. Nie było bang. Nie było bang. Ej, silnik mi się psuje w tym samochodzie. Co jest? Dobra, i teraz. I do rowu, do rowu, do rowu, do rowu w drzewo. Proszę cię, wjedź w jakieś drzewo. Przecież tu ja nawet wjechałem w drzewo teraz. Patrzcie na to. Dobra, nawet ja w drzewo wjechałem. Gościu, łapy, łapy, bo cię będę musiał rozwalić po prostu. Ej, ja przesuwam... Ten samochód jest tak... słaby, że ja go przesuwam moim propem. Patrzcie na to. Że ja go mogę zgnieść może moim propem nawet. Istnieje na to szansa, nie? Że dałbym radę tak zrobić. Jakbym tutaj się odpowiednio odbił parę razy, to dałbym radę go tym propem zgnieść po prostu. A ten prop praktycznie nie powinien obrażeń robić. Nie, no to zdecydowanie, maluch jest... Tutaj potwierdzamy, najmniejszy samochód na świecie ma swoje problemy. Z maluchem nie wygrał. Aczkolwiek ja, jako kierowca tego najmniejszego samochodu, nie byłem aż taki zły, nie? Wydaje mi się, że całkiem udało mi się poradzić z tą bestią maluchową. Jak ja uciekałem tym pojazdem, przynajmniej właśnie tak mówię, na początku, nie? Bo później to już
Trochę gorzej było, co prawda, ale początek był jak najbardziej owocny. Więc w tym odcinku to by było na tyle. Jeżeli byście chcieli więcej takich odcinków, po prostu z jakichś pościgów policyjnych w BeamNG Drive na tym kanale, dajcie znać w łapach czy w komentarzach. Dzięki, siema, nara, pa, cześć, elo!